Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj z pokładu BMW Z4 M40i. Jest to roadster, jak możecie się domyślać, który ma dużo koni mechanicznych, napęd na jedną oś, tylną oczywiście, bardzo długi przód, pozycję za kierownicą, która umieszcza nas prawie na tylnej osi i co najważniejsze, daje bardzo dużo fanu z jazdy. Chciałbym zacząć od wnętrza tego samochodu. Jakość wykonania, jak zwykle, bardzo dobra. Nie mam żadnych zastrzeżeń do niczego. Być może ciut za dużo plastików lakierowanych na czarno, ale to już czepianie się. Lakierowanie czegoś na czarno powoduje, że bardzo szybko się to rysuje i widać na tym paluchy. Na szczęście te elementy są położone w takich miejscach, że nie trzeba ich specjalnie palcować, więc jakby nie ma z tym większego problemu. Mamy centralny ekran, jak znany chociażby z 8. Mamy elektroniczne zegary przed sobą. Jest CarPlay. Są wszystkie funkcje, które możecie sobie wyobrazić. Jedną z pozytywnych cech tego auta jest to, że jest dostępny w tak wielu wariantach silnikowych, więc możecie zacząć od najmniejszego. Nie pamiętam w tej chwili nawet, jaki to jest Z4 2.0 chyba. Pomimo, że ma najmniej koni, jestem przekonany, że da prawie tyle fanu, co ten samochód. To jest najmocniejsza wersja. Chyba zresztą w pełni wyposażona, bo nie widzę, czego by tu mogło brakować. To jest bonus największy roadstera. To jest to, że po prostu jazda bez tego dachu, dla tych, którzy to lubią oczywiście, to jest ogromna przyjemność. Samo to, nie trzeba jechać szybko. Można jechać nie przekraczając ograniczeń prędkości i nadal mieć fun. Ja osobiście bardzo lubię roadstery. Jakbym miał do wyboru wariant coupe albo roadster, no to preferuję oczywiście roadstera. Tak, jest trochę więcej roboty z utrzymaniem samochodu, no bo dach trzeba od czasu do czasu zaimpregnować i ewentualnie wyczyścić, żeby nam nie niszczał. Ale poza tym same plusy. Także wracając do cen. Przedział cenowy tego samochodu jest duży. Od całkiem rozsądnej kwoty, biorąc pod uwagę, co otrzymujemy, aż do bardzo nierozsądnej, pełnej konfiguracji Z4 M40i, więc można go dostosować do swoich potrzeb, co jest w dzisiejszych czasach dużym plusem, bo jedni oczekują większej mocy, inni lepszego spalania. Tutaj są różne możliwości i jest czym wybierać. Od siebie jedynie co polecę, to największe felgi i pakiet M-Sport, bo ten samochód z tymi dwoma opcjami wygląda, niezależnie od wersji silnikowej, po prostu wygląda znakomicie. Jest niski, jest bardzo dobrze zawieszony w sensie wizualnie, jest krótki i jest szeroki. Prezencję na drodze ma naprawdę znakomitą. Ludzie się za nim oglądają, niektórzy nawet kciuki w górę dają. Z4 jest wyposażona w dosyć szerokie tylne opony. I dobre opony, są to Michelin Piloty Sporty któreś, Super Sporty chyba, jakoś tak się nazywają. To jest bardzo dobra guma, która powinna zapewniać bardzo dobre trzymanie. Niestety przy momencie obrotowym, jaki ten samochód generuje, bardzo łatwo zerwać przyczepność, praktycznie w idealnych warunkach. Dzisiaj jest 30 stopni, opona już jest rozgrzana, powinna się kleić do drogi jak kropelka, a tak nie jest. Jeżeli chcemy pojechać bokiem, nie ma żadnego problemu. I niektórym osobom się to spodoba. Co ciekawe, samochód praktycznie w ogóle nie jest podsterowny. Jest za to bardzo łatwo nadsterowny. W warunkach w mniejszej przyczepności trzeba bardzo uważać. Czyli mam tu na myśli warunki deszczowe, mokre i tym podobne. Naprawdę trzeba uważać, bo szczególnie ESP działa. ESP działa, trzyma samochód w ryzach, nie pozwala mu się wymknąć z kontroli. Zawsze można oczywiście prawa fizyki złamać. Można go wyłączyć. Nie polecam. Jeżeli nie wiecie, co robicie, to nie polecam, bo stracić panowanie nad tym autem jest bardzo, bardzo łatwo. Jednocześnie to, że tylna oś tak łatwo się uślizguje, daje nam sporo fanu. Układ kierowniczy jest bardzo dobry. Nie przekazuje może tak dobrze informacji z drogi, jak niektóre inne samochody tej klasy, ale w zasadzie nie ma
do czego się przyczepić. Jedną rzecz, której BMW nie oferuje w tej klasie mocowej, w tym konkretnie modelu, co ciekawe, w najsłabszej wersji jest taka opcja, nie ma skrzyni manualnej. Jeśli ktoś chce mieć ręczną manualną skrzynię, to niestety musi udać się do konkurencji, bo BMW mu tego nie zapewnia. Ale jednocześnie automat ten jest bardzo dobry. Nie powiem, że jest świetny, bo do świetności mu trochę brakuje, ale jest bardzo dobry. Jest do zaakceptowania jako kompromis, szczególnie w warunkach, w którym często na przykład stoimy w korkach, jak ja teraz. Wtedy jest plus, wtedy jest bonus z tego tytułu. Wtedy odczuwamy przyjemność z tego, że mamy ten automat, bo jednak lewa noga odpoczywa. Bardzo łatwo, banalnie prosto wręcz. I kontrola samochodu jest całkiem przyzwoita, chyba że jesteśmy w dosyć szybkim zakręcie i tył zaczyna nam wyjeżdżać, bo jedziemy za szybko w zakręcie, to jest znacznie trudniej go wtedy opanować niż kiedy celowo wychylamy tył. Jak celowo wychylamy tył, to on jest taki prościutki w kontroli. Pomimo 31 stopni na dworze, wcale nie jest za gorąco podczas jazdy. Klimatyzacja zapewnia tutaj taką poduszkę chłodniejszego powietrza. Z szybami jest cieplej w środku, bez szyb jest super. Jest to chyba z całej gamy BMW w tej chwili, która jest w ofercie, ze wszystkich. Z M-ek, M8-ek, M3-ek, M4-ek, Bóg wie czego jeszcze, wszystko. Cała gama BMW, obecnie dostępna. To jest moim zdaniem najładniejsze ich auto. Jest naprawdę śliczne, ma świetne proporcje. Grill nie jest za duży. Jak mu zaczyna uciekać tył, trzeba szybko go złapać, żeby nie uciekł za daleko. Mało czasu na to jest. Może zaskoczyć. Uślizg tylnej osi jest szybki, on szybko ucieka, ale jest świetnie wyczuwalny. To mi się podoba. Czuć od razu moment, w którym zaczyna się tylna opona ślizgać, tylna oś się ślizgać i od razu można w tym momencie natychmiast zastosować kontrę. Bardzo łatwo go można złapać. Potem, jeśli jesteśmy pod gazem jeszcze, no to go chwilę pobuja, zanim go wyprostuje, złapie pełną trakcję. A to wszystko przy 275 na tylnej osi. Spodziewałem się, że będą te opony zapewniały większą trakcję, ale tak nie jest. Jeśli chodzi o osiągi, to samochód nie ma czego się wstydzić. Ma mnóstwo koni, ma bardzo sprawne przyspieszenie. Co najważniejsze, prowadzi się fajnie, więc po krętych, wąskich drogach spisuje się naprawdę świetnie. I można mieć dużo fanu, nie jadąc z dużą prędkością. Przy 80 na godzinę w łuku, po dociśnięciu go przez moment obrotowy, bez problemu zrywamy przyczepność w momencie, w którym dociśniemy mu gaz. Wcale tak dużo trzeba, nie trzeba nawet cisnąć tego gazu. Z GoPro by mi się przydało skierowane na przednią oś, żeby ładnie pokazać, że większość zakrętów koła nie są skręcone razem z zakrętem, tylko w przeciwną stronę. Wszędzie objazdy. To jest jedna z tych fajnych rzeczy, jeżdżąc po tego typu drogach, bo nie łamiąc ograniczeń prędkości, można mieć naprawdę dużo fanu. Zawieszenie ma dwa tryby. Komfortowy lub zwykły chyba, nie pamiętam jak się nazywa, i sportowy. Sportowy jest większy niż się spodziewałem, a komfortowy twardszy niż się spodziewałem. Także jest bardzo miły zakres. Sportowy utwardza go na tyle, że jest nadal wygodnie na naszych nierównych drogach, ale nie skacze samochód. A przy czym, jedna rzecz. Jeżeli będziecie już ekstremalnie chcieli tym samochodem jeździć, on się charakteryzuje bump steer, czyli na nierównościach
zmienia kierunek jazdy. Do tego samochodu jest zestaw akcesoriów do zawieszenia, po prostu zamienników, żeby zlikwidować bump steer. Zapomniałem jeszcze o fotelach pogadać. Te są, jak widzicie, zresztą kolorystycznie świetnie wykończone. Natomiast te fotele są bardzo dobre. Narzekałem w ich szczynę fotele, tamte mi nie leżały zupełnie. W 8 były bardzo dobre, te są bardzo dobre. Wiecie co? Zawsze z ogromnym przerażeniem patrzę, jak wiele osób, jak zajmuje pozycję za kierownicą. Zajęcie pozycji jest bardzo proste. Nie siedzimy rozpieprzeni do tyłu, odchylone oparcie na maksa, tak, że tylko połowa pleców nam przylega. Plecy mają aż do ramion tutaj przylegać do tylnego oparcia. Ręce mają być zgięte, nie mają być wyprostowane. Mają być tak zgięte, że jak ramię nam tu przylega i wyciągniemy rękę na wprost, to nadgarstek opiera nam się na górze kole kierownicy. Pamiętajcie, że kierownicę też można regulować w większości aut. Nogi lekko ugięte, ale tak musimy być umiejscowieni, że możemy pedał hamulca wcisnąć w podłogę maksymalnie. Wtedy będziecie mieli w sytuacjach ekstremalnych pełną kontrolę nad autem. I więcej fanów z jazdy przy okazji. Niestety, ale pogoda pokrzyżowała nam całkowicie plany, bo dzisiaj miałem rano jeszcze dograć parę rzeczy, więc hello. Na koniec jeszcze chciałem parę rzeczy tylko powiedzieć o tym samochodzie, bo to jest kategoria samochodu, która na rynku jest w tej chwili mnóstwo samochodów, a prawie nie ma roadsterów. Jedyne trzy takie sensownie dostępne, rozsądne roadstery to jest Mazda MX-5, BMW właśnie Z4 oraz Porsche Boxster. Nie ma, przynajmniej nie kojarzę w tej chwili nic innego sensownego na rynku. Mazda MX-5 jest oczywiście najtańszą opcją, chociaż ze względu na unijne przepisy podrożała znacząco niedawno. Nadal jest to jednak tani samochód w utrzymaniu, prosty konstrukcyjnie, dający bardzo dużo fanów z jazdy, najwięcej chyba z tej trójki. Ze względu na tę prostotę, niską wagę, 1000 kg, Mazda jest naprawdę niesamowita. Następnym krokiem, zależnie od silnika, będzie Z4, cenowym krokiem oczywiście. I też potem potencjalnie jednym z droższych, no chyba że wejdziemy w Boxstery, Spidery i tym podobne, gdzie już też mamy absurdalne ceny, 500 000 wzwyż. Więc jeśli chcecie kupić samochód klasy Z4, to jedyną alternatywą jest w zasadzie Boxster. Te dwa samochody w Boxsterze sporo czasu spędziłem, więc jakby mam jakieś porównanie. To są bardzo podobne samochody założeniowo, ale są to różne samochody, jeśli chodzi o jazdę. Boxster jest bardziej sportowy, jest lżejszy, ma bardziej bezpośredni układ kierowniczy, lepiej wyczuwalne przednie koła przez ten układ kierowniczy. Natomiast mniejszy poziom komfortu, przez komfort mam na myśli twardość zawieszenia, tego typu rzeczy. Jest po prostu bardziej hardkorowy, no. Lżejszy, twardszy, inna konstrukcja. Przy czym pamiętajcie, że Boxstery występują w różnych wersjach, mają różne zawieszenia w opcji, więc wiele to zależy od tego, jak go sobie skonfigurujecie. W przypadku Z4 jest to chyba najrozsądniejsza opcja dla osób, które nie chcą mieć hardkorowych doświadczeń, chcą mieć nutę komfortu, a jednocześnie, którzy nie chcą mieć dachu nad głową. Pod tym względem bardzo dobry samochód. Pozycja za kierownicą jest świetna, ma inną charakterystykę i to go wyróżnia na tym rynku, co jest akurat dobre, bo mamy tak mało opcji, więc przynajmniej mamy w tej chwili dostępne 3 samochody i każdy z tych samochodów jest inny. Także każdy coś dla siebie po prostu znajdzie. To jest moim zdaniem plus. Więc jeśli szukacie czegoś takiego jak sportowy samochód, który ma dosyć dużą dozę komfortu, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie, zawieszenie, wykończenie w środku i tak dalej, szeroki zakres tego słowa, to
Z4 będzie dobrą opcją. Plusem jest to, że też macie do wyboru wiele różnych opcji silnikowych, więc też cenowych, od najtańszych do najdroższych. Nie ma wersji z twardym metalowym dachem, nie ma wersji coupé. Wersja coupé to nazywa się Toyota Supra, więc teoretycznie możecie zajrzeć do Toyoty, jeśli interesuje Was wersja z twardym dachem. Ja osobiście bardzo lubię Supra, świetny samochód, wizualnie szczególnie, ale wybrałbym Z4, bo nie ma dachu, z tych dwóch oczywiście. Staram się poukładać tutaj te różne myśli na temat tego samochodu, no bo to jest oczywiście bardziej skomplikowane niż po prostu kup go, bo A, kup go, bo B. Każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne wymagania, więc jeśli szukacie Roadstera, to myślę, że Z4 jest warta rozważenia. Zresztą wszystkie trzy samochody, które wymieniłem, są warte rozważenia. I cóż, no co ja mogę powiedzieć? Nie mam większych zastrzeżeń do tego auta. W zasadzie żadnych. Bardzo fajny samochód. Polecam. See you.